Radary, tendencje. W ostatnich latach została rozwinięta koncepcja podwyższenia pułapu radiolokacyjnego przez umieszczenie radaru dalekiego zasięgu na pokładzie samolotu, a nawet sterowca. Tak powstał system AWACS. System AWACS oznacza w dosłownym tłumaczeniu samolotowy system ostrzegania i kierowania. Między innymi montowany on był na samolotach E-3. Na samolocie widać antenę, która obracała się wokół swojej osi. Inna odmiana to E-3A. Cały system, cała aparatura elektroniczna montowana była w środku samolotu. Urządzenie nadawcze montowane było pod spodem na zewnątrz samolotu. Antena obrotowa znajdowała się w górnej części na samolocie. Radary pozahoryzontalne i wielofunkcyjne. Radar pozahoryzontalny jest typowym układem bistatycznym. Występuje to rozsunięcie pól anten nadawczych i odbiorczych. Rozsunięcie to występuje w granicach od 90 do 180 km. Radar pozahoryzontalny wykorzystuje zjawisko fali przyziemnej powstającej w wyniku rozchodzenia się fali nad kulistą powierzchnią Ziemi, która wykazuje właściwości przewodzące dla częstotliwości od 3 do 5 MHz oraz, drugi przypadek, zjawisko zagięcia fali w warstwach jonosfery dla częstotliwości od 5 do 30 MHz. Tu pokazany jest przykład zjawiska odbicia fali od jonosfery. Fala w zależności od długości, odbijając się od jonosfery, przeszukuje określone sektory odległości. Każdy sektor odległości przeszukiwany jest przez częstotliwość inną. Przykład pokazany jest fali przyziemnej tutaj w tym przypadku, ale wykorzystującej odbicia od jonosfery. Wykorzystuje się tutaj zjawisko Dopplera. Tu jest przykład rozchodzenia się fali, zasady wykrywania obiektów w przypadku fali przyziemnej. Wykorzystuje się tu zjawisko Dopplera. Inna częstotliwość jest falującego morza, inna częstotliwość na tle morza poruszającego się obiektu. Antena odbiorcza radaru pozahoryzontalnego. Pole odbiorcze składa się z 246 dipoli o wysokości 20 metrów. Obszar zajmowany przez antenę odbiorczą wynosi od 1517 metrów na odległości 230 metrów. Urządzenie odbiorcze pracuje na częstotliwości 5 MHz do 28 MHz. Anteny radaru pozahoryzontalnego nadawcze. Pole nadawcze składa się z 12 elementów o wysokości od 10 do 41 metrów. Każdy element zasilany jest impulsem 100 kW. Obszar zajmowany przez antenę nadawczą wynosi 1106 na 230 metrów. Zasięg takiego radaru od 800 do 2880 metrów. Taki radar pozahoryzontalny jest w Stanach Zjednoczonych. Są tylko dwa, na wschodnim wybrzeżu i na zachodnim wybrzeżu. Inny radar pozahoryzontalny to radar montowany też na sterowcu. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, od tego radaru odeszło się. Radary wtórne.
IFF, system identyfikacji swój obcy. Schemat blokowy. Impuls synchronizujący ze stacji radiolokacyjnej podany zostaje na układ kodowania. Zadaniem układu kodowania jest wytworzenie ciągu impulsów wizyjnych o określonej strukturze. Struktura tego sygnału zależy od danego modu. Ten sygnał wizyjny następnie podany zostaje do urządzenia nadawczego, gdzie zadaniem tego sygnału wizyjnego jest nic innego jak modulacja drgań ciągłych o częstotliwości 1030 MHz. Do układu antenowego podany zostaje sygnał o częstotliwości 1030 MHz, który jako sygnał zapytujący jest odbierany przez samolot. Samolot odpowiada sygnałem BWC na częstotliwości 1090 MHz, który to sygnał poprzez ten sam układ antenowy, przełącznik nadawanie odbiór, podany zostaje do urządzenia odbiorczego. W urządzeniu odbiorczym następuje zamiana tego sygnału BWC na sygnał wizyjny. Jako sygnał wizyjny podany on zostaje do układu dekodera. W układzie dekodera następuje rozkodowanie tego sygnału, sprawdzenie zgodności kodu przysłanego i odebranego. W przypadku zgodności tego kodu, jako sygnał swój, zostaje ten sygnał podany na urządzenie wskaźnikowe, gdzie następuje zobrazowanie odpowiedzi. Odpowiedź zobrazowana jest w granicach od 3 do 5 km za sygnałem echa. Mark II, troszeczkę z historii, lata 39-40. Mark III, to już są lata późniejsze, koniec II wojny światowej. No i Mark V, to już właściwie są lata, początek lat 50. Zastosowanie IFF-u. Praktycznie, jeżeli chodzi o identyfikację swój obcy, to ma zarówno na morzu, tak jak widać, na lądzie. Montowany ten system jest na helikopterach. SC to jest transponder, SB interrogator. Na samolotach. SC-10D transponder posiada mody 1, 2, 3 A. Kompatybilny mod A jest modem 3. Mod C to jest mod określania wysokości. SB-14E to jest interrogator małej mocy. Zasięg IFF-u do 100 km. Małe wymiary. Tak wygląda transponder montowany na samolotach. Zastosowanie interrogatora jest bardzo duże. IFF, czyli interrogator SA-10M, czyli urządzenie zapytujące, jest montowane na stacjach radiolokacyjnych. Jest to interrogator średniej mocy, pokrywa on zasięg stacji radiolokacyjnej. System antenowy stosowany przez IFF to jest monoimpulsowy. Interrogator to jest urządzenie nadawczo-odbiorcze. A tu jest przedstawiony cały zestaw. Na dole interrogator, czyli urządzenie nadawczo-odbiorcze. Na górze dekoder plus pulpit sterujący i pulpit programujący. Ten komplet jest
instalowany w radarach naziemnych i okrętowych. A to kryptokomputer, który jest niezbędnym elementem w modzie SM. Montowany jest też i na wszelkiego rodzaju stacjach radiolokacyjnych OPL-u. Tam jest interrogator SB16E3. To jest to interrogator małej mocy. Zasięg takiego interrogatora to jest maksymalnie 100 km. Montowany on jest też i na urządzeniach morskich, czyli na wszelkiego rodzaju okrętach. Przykład takiego transpondera oraz interrogatora montowanego na okręcie. No i oprócz tego mamy interrogatory krótkiego zasięgu też. Są one sprzężone systemami rakietowymi ręcznymi. Interrogator małego zasięgu, tak jak tutaj widać, do zamontowania na przenośnej wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Rakieta. Na górze widać system antenowy typu Jaga. I interrogator małego zasięgu montowany na stacji naprowadzania rakiet OSA. A to Azur. Modyfikacja IFF-u polegała na tym, iż w Azurze zamontowano aparaturę, całą aparaturę IFF-u, interrogator dużej mocy, i pod ten system można było podłączyć 5 niezależnych stacji radiolokacyjnych. Druga wersja Azura z anteną tutaj belkową, tam z anteną paraboliczną. Każda stacja mogła obracać się ze swoją prędkością, to znaczy 6 obrotów na minutę, ale nie były one synchronizowane z obrotami anteny IFF. Radary różne. No, tak jak u nas Anna, to na zachodzie był taki radar obserwacyjny typu ANTPS-44A. Radar ten był wykorzystywany podczas trwania mostu berlińskiego. Spełniał on rolę radaru kontroli zbliżania. Posiadał zamontowany system Mark II. Dużej mocy, moc urządzenia nadawczego 1 MW. Inny typ radaru to radar obserwacyjny typu ANTPS-43A. Produkcja USA, dużej mocy, 4 MW, zamontowany radar miał system IFF-u. Wszystkie te radary są typu 3D. Dotyczy to ANTPS-75 i 70. No, tendencją radarów było to, że anteny montowano na wieżach, tak aby zwiększyć zasięg radarów i pułap wykrywania. Antena, żeby nie była narażona na warunki atmosferyczne, zamontowana była, chroniona była kopułą. Tu przykład anteny wyniesionej na maszcie z anteną IFF-u na górze, anteną belkową. No i tendencja obecnie to są radary 3D. Radary 3D charakteryzują się tym, iż wykorzystuje się tutaj do kształtowania wiązki antenę płaską, antenę ścianową. Z reguły jest to skomplikowane urządzenie. Antena tak kształtuje wiązkę poprzez elektroniczne wybieranie. Poszczególnych elementów znajdujących się na tej antenie. Także wiązka przy nieruchomej antenie przemieszcza się zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i płaszczyźnie poziomej. A tu tendencja umieszczenia anteny ścianowej obracającej się wokoło, ale cechą tego systemu jest pełna automatyzacja.
i szybkość rozwinięcia i zwinięcia, czyli zmiany stanowiska i gotowości do pracy. Inny typ takiego radaru są to radary właściwie już nie tylko przyszłościowe, ale obecnie pracujące. No i tu radar mobilny z czasów powojennych zamontowany jako przykład też na wozie.